Pomyślmy razem o różnych sposobach przedstawienia liczby 675. W kolejnych filmach zrobimy trochę ćwiczeń, będziesz miał szansę przetrenować tę umiejętność. Wiesz na pewno, że 675 można zapisać jako sumę 600, dodać 70, dodać 5. Mamy tutaj 6 setek, 7 dziesiątek i 5 jedności. W porządku, to wiemy. Ale czy możemy zapisać tę liczbę inaczej, jako inną sumę? Chciałabym, żebyśmy zapisali za pomocą trzech innych sum. Spróbujmy zrobić to razem. Wkleję jeszcze raz liczbę 675. W porządku. Weźmy tym razem 5 setek. Czyli napiszemy tutaj 500. Dodać. Tutaj wzięłam 5 setek. Tą jedną setkę, której nie wzięłam, muszę przenieść do dziesiątek. Czyli zamiast siódemki będę miała 17. Będę miała 17 dziesiątek. Teraz nadal wszystko się sumuje do liczby 675. Mam 5 setek, 17 dziesiątek i 5 jedności. Ale zamiast 17 dziesiątek chciałabym napisać 16 dziesiątek. Czyli napiszę po prostu 160. Tutaj wzięłam 16. Tą jedną dziesiątkę muszę przerzucić do jedności i zapewne już wiesz, tu będę miała 15 jedności, czyli po prostu liczbę 15. Zobacz. Liczbę 675 zapisałam jako sumę takich liczb 500, dodać 160, dodać 15. Zwróć uwagę, że wszystko się sumuje do 675. Zróbmy jeszcze coś bardziej szalonego. Jeszcze raz wkleję liczbę. To się równa. Weźmy tym razem 4 setki. Czyli 4 setki. W tym miejscu wzięłam 4 setki. Dwie setki gdzieś trzeba przerzucić. Pamiętaj, że nic w matematyce nie ginie. Biorę 4 setki. A te dwie pozostałe oddam do dwóch kolejnych miejsc. Tutaj i tutaj. Oddam jedną setkę do dziesiątek, czyli będę miała tutaj 17 dziesiątek. I kolejną setkę dodam tutaj. Czyli zamiast piątki napiszę tym razem 105. Oddaję setkę do miejsca jedności. Czyli tutaj będzie 105. Zatem mogę zapisać tą liczbę jako 400. Dodać 17 dziesiątek, czyli 170. Dodać 105 jedności, czyli 105. Szalone, prawda? I jeszcze jeden przykład, żebyś wiedział, o co chodzi. To się równa. Tym razem nie piszmy w ogóle żadnych setek. 0 setek. 0 setek dodać. Muszę te 6 setek rozdysponować na te dwa miejsca. Zatem w tym miejscu weźmiemy 400. Napiszemy, że to jest 47, czyli weźmiemy 470. I jeszcze dwie setki musimy przerzucić na miejsce jedności, czyli będziemy mieli 205 jedności, czyli 205. Czyli 675 to jest inaczej 470 dodać 205. Zwróć uwagę, że zapisałam liczbę 675 jako sumę różnych liczb. Możesz sprawdzić jeszcze raz dla pewności. Wszystko tutaj sumuje się do 675. Tak jak wspomniałam na początku, w kolejnych filmach zrobimy trochę więcej ćwiczeń. Zachęcam do obejrzenia, aby w pełni zrozumieć, o co tutaj chodzi.